Drugie zwycięstwo w tym sezonie odnieśli piłkarze MTS-u Chrzanów. Podopieczni Adama Piekarczyka przed własną publicznością pokonali zespół ze Świdnicy. Początek spotkania był wyrównany. W pierwszych minutach obie drużyny nie zachwycały skutecznością, często marnując dogodne okazje strzeleckie. Rzutu karnego nie wykorzystał Marcin Skoczylas. Po 5 minutach gry tablica wyników pokazywała rezultat 3-2. Wówczas Chrzanowianie wrzucili piąty bieg. Twarda i nieustępliwa gra w obronie oraz świetna postawa w bramce Łukasza Boreckiego szybko przełożyły się na wynik tego pojedynku. Szczypiorniści ze Świdnicy nie radzili sobie w obronie. Słabo w bramce spisywali się Edward Madaliński i Damian Olichwer. W efekcie po 20 minutach gry MTS prowadził 12-3. Wówczas o drugi czas poprosił Krzysztof Mistak. W końcówce pierwszej połowy sędziowie czterokrotnie odsyłali zawodników MTS-u na ławę kar, co ułatwiło grę graczom Świdnicy. Goście zdołali przed przerwą zniwelować część strat 10-15. Drugą połowę bardzo dobrze rozpoczęli Chrzanowianie. Bramki m.in. świetnie spisującego się Adama Kruczka pozwoliły gospodarzom na powiększenie przewagi 18-11. Pomimo niekorzystnego rezultatu szczypiorniści ze Świdnicy nie zamierzali składać broni. Wysoka obrona utrudniała Chrzanowianom rozgrywanie ataku pozycyjnego. W kilku sytuacjach miejscowi przestrzelili i ich przewaga zaczęła topnieć. W 42 minucie na tablicy wyników pojawił się rezultat 20-17. Podopieczni Adama Piekarczyka jednak na więcej rywalom nie pozwolili. W 55 minucie po trafieniu Adama Kruczka MTS prowadził już 28-22 i niemal pewne stało się, że gospodarze tego meczu nie przegrają. Ostatecznie szczypiorniści z Małopolski zwyciężyli 29-25 i zdobyli niezwykle cenne 2 punkty. Po 9 kolejkach MTS zajmuje 10. miejsce w tabeli.